Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym i być może ostatnim odcinku Zagrajmy w Dishonored 2. Na start którego udajemy się do azylu w Dunwall Tower. Okej, zobaczymy, co się stało z Ramzajem, bo pamiętacie, zostawiliśmy go tutaj. Jest ciekawe, czy go tutaj... Zabierzesz mnie z powrotem i zginiesz z mojej ręki. O proszę, czyżby to było ciało Delilah? Kto wie, kto wie? Pamiętacie, że tutaj zostawiliśmy Ramzaja. Ciekawe, czy go tu spotkamy. O! Czy to Ramzi? Okej, spotkaliśmy, aczkolwiek nie w takiej wersji, w jakiej się spodziewałem. Improwizowany pamiętnik. Wierzę, że pozostanę tu zamknięty tylko przez krótki czas. Zamierzam zapisywać swoje myśli, gdyż każdy dżentelmen powinien, przebywając w odosobieniu, dbać o jasność umysłu. Należy ponadto intensywnie ćwiczyć, by nie stracić kondycji. Wykonałem w związku z tym tuzin wykroków, które doskonale ćwiczą nogi. Czuję się całkiem orzeźwiony. Dzień czwarty. Frustruje mnie, że muszę siedzieć tutaj tak długo, choć jest to zrozumiałe. Duke, Abel i Delilah dopiero przejęli tron i mają wiele pilnych zajęć. Liczę, że nie zapomną o mnie w nawale obowiązków. Ale jak mogliby o mnie zapomnieć? To mnie właściwie zawdzięczają zwycięstwo. Zrobiłem dziś 10 przysiadów. Dzień siódmy. Jeśli to uwięzienie ma mnie upokorzyć, niech będzie wiadome, że czuję się upokorzony. Być może moja rola nie była aż tak ważna, a jednak odegrałem jakąś rolę. I mam nadzieję, że na coś jeszcze się przydam. Maszerowałem dziś w miejscu. Dzień 12. Czy oni nie znają litości? Króciutka audiencja, tylko o tyle proszę. Cesarzowo Delilah, Duke'u Abel, będę przed wami czołgał. Błagam, czyż nie chcecie zobaczyć, jak Ramzi płaszczy się i korzy? Jestem gotów. Patrzcie, jak zmienił śpiewkę z Kubany. Ciekawe tylko, czy on jeszcze żyje, czy jakby Delilah go tu znalazła i tak zamknęła. W sumie, jeśli to jest podobny stan do tego, jakim jest Korvo, no to raczej gościu chyba żyje, tylko jest tak, powiedzmy, uwięziony po prostu, nie? Zamykamy. Nie muszę, ale zamknę. Kolejne drzewo. Wiem, że z tej misji też jakaś pamiątka, ale taka... Czy ala? Po prostu ta lalka, jaka jest w Dishonored 1 do znajdowania w wyzwaniach, tutaj też można ją znaleźć w tej misji, tylko że no niestety nie mam pojęcia, gdzie konkretnie. Więc jest niestety spora szansa, że już ją ominąłem. A to jest zablokowane specjalnie, żeby nie dało się tędy z tego chodzić. Mogę to zniszczyć? Nie, to za grube. Zakładam, że jakbym to rzucił granatem, no to spotka się to z tym samym skutkiem, czyli żadnym. Okej, budzik. Okej, no na razie nie ma nic interesującego. Do sali tronowej coraz bliżej. No i tylko Delilah się tu znajduje w takim razie. Już chyba wszystkie sekrety znalazłem. No, licząc oczywiście tej lalki. Tylko mówię, z tą lalką jest taki knif, że nie mam pojęcia, gdzie ona się konkretnie znajduje, więc jest duża szansa na to, że już ją chyba ominąłem. No ale... Będę się rozglądał. Powinno mi też ten wzrok powinien mi ją też podświetlić, tylko że no... Właśnie problem. Chyba jednak... Co liczyć zbytnio na to? Jest Korvo. Jest ta. Jest Delilah i są psy. O, jest ten cały obraz. Użycie serca na Delilah może sprawdzić jej ducha do ciała, co pozwoli ją wyeliminować. Dobra. Siup, siup.
mogę, to chciałbym się pozbyć tych psów. O, to jest przejście. Nie! O, a dobra, zadziałało. Jeszcze bym zobaczył, co się po tej stronie znajduje. Dobra. 3 czy 4? 3. O, teraz pytanie, czy ja chcę je rozwalić? Szczerze, chętnie. Quick save, w razie gdyby miała się zorientować. Nie? Nic tu nie ma? Rozejrzyj się! Też pięknie. Co? Nie zorientowała się w ogóle. Ale to raczej pewnie dzięki temu, że używam kusz, no bo jakbym strzelał z pistoletu, to raczej szybko bym mnie namierzyła. Dobra. Dobra, raczej bez powodu tutaj nie ma dojścia, więc zobaczmy, czy coś się tutaj znajduje. A nóż, ta lalka. Jak sobie sprawdziłem listę do achievementa, no to to jest ostatnia rzecz, jakiej jeszcze nie mam. A do wnętrza tower, dobra, nie. Do wnętrza tower przychodzić nie chcę, ale to jest chyba te drugie przejście. To wychodzi. Tutaj pusto. Z drugiej strony. Też pusto. Jak tylko coś wymaga rezygnacji ze snu, wysyłają właśnie mnie. Czuję, jak rośnie moja moc. Słyszę jej No to słyszałaś już wystarczająco. Tam nie przejdę. Też nie. Chociaż raczej tutaj tej lalki nie zlokalizuję. O, ale tam jest kolejna wieźma. O tym, co wszystkie wiemy, równie dobrze mogę to być ja. Bo niby czemu nie? Sama. Ściągamy. Cyk. Kolejny. O. Kolejny quick save. Ale to jest durnie ustawione. Co Delilah zrobiła z moim tronem? Dobre pytanie. Ale jak się fajnie ustawiła. O, dobra, zadziałało, na szczęście. Na hel? Dobra, to się chyba liczy jako wykrycie. Chyba czytaj na pewno. Kurde, myślałem, że się coś innego wydarzy. W sensie, że no, po prostu ją ogłuszę, nie? Ale... Widać nie. Dobra, jak blisko muszę podejść? Co Delilah zrobiła z moim tronem? Co się stało? Duch powrócił do mnie. Wejdź w płótno, a ukażę ci mą wizję.
O kurde. Zniknęło? Jap, serce zniknęło. Ajajaj. Dobra, no to pistolet sobie przypiliśmy na górę w takim razie. Umieść spaczoną runę na tronie lub wejść w obraz. Ojciec. Dobra, w obraz i tak wejdziemy, no ale myślę, że warto runę umieścić już zawczasu. Jeśli zmienię liczbę spaczonych run, które są przyczepione do tronu, obraz Delilah powinien obrócić się przeciw niej. Są dwie zwykłe i dwie spaczone. No to dajemy jedną spaczoną dodatkową. Tą, którą sami skrafciliśmy. Proszę bardzo. Dzięki temu wypaczamy praktycznie całość tego zaklęcia. Aczkolwiek, skoro mamy takie coś, nie? Mamy tę wypaczoną runę, to czemu ja nie mogę po prostu jednej z tych wyłów stąd zabrać? Albo obu na przykład. Znaczy, dobra, obu to może nie, no bo wiadomo, wtedy to może nie działać, no ale... Dziwne to jest. Dobra, wchodzimy i co? A więc o takim świecie marzy. Aha. Chyba trochę pierdolnięty jest ten świat, jeśli mam być szczery. Sabotuj tron. Być może da się stać spaczoną razem zwykłe i sabotować w ten sposób tron. Gdy duch Delilah wrócił do jej ciała, ukryła się ona w swoim magicznym obrazie. Udaj się tam za nią i nie pozwól, by zakrzywiła rzeczywistość w całym cesarstwie. Aby pokrzyżować plany Delilah, połóż ją, gdy jest nieprzytomna na tronie ze spaczoną runą. Okej. Okay. Co, ona tak po prostu tam stoi? O! Nie, to nie ona. To nie ona. Jak z góry słyszę to śpiewanie. Czy tam nucenie. No. Cwane! Nie powiem. Ej, patrzcie, mamy ją. Nie, no nie gadaj, że to się nie zaliczyło! No chyba se żartujesz. Dobra, autosave zaraz po wejściu w obraz. Tyle dobrego. Are you fucking serious? Dlaczego mi nie zaliczyło postrzelenie tą strzałką? A uwaga, ale jak podejdę, no to normalnie będę mógł ją ogłuszyć, nie? No dokładnie. Jeśli teraz posadzę Delilah na tronie, obraz powinien ją uwięzić w jej własnym, wymyślonym świecie. Chyba, wait. Chyba, że to działa tak samo jak w przypadku Dauda, czyli można go postrzelić, ale... Albo trzeba strzelić więcej niż raz. Zniknęła, patrzcie. Albo trzeba mu ją postrzelić więcej niż raz, albo... Chciałaś niepodzielnie rządzić światem, Delilah, więc tak właśnie będzie. Albo to zadziała po prostu z delayem. Mieć Delilah na tronie. Dobra, no i zniknijmy. Nie masz bladego pojęcia, co czynisz. To właśnie tego zawsze pragnęłam. Teraz widzę! Zwyciężyłam! A teraz wszystkie te niedoskonałości staną się idealne. Patrzcie, pojawiła się. O, zniż repliki Delilah, w ogóle taki był cel, nawet nie zauważyłem. I mamy ją. Czy powiesz? Nie. Uratuj Korvo. Okej, okay, ale jak? Przez
połączenie z pustką? Jakoś to cofniemy? Ojcze? Emily, co się stało? Usiądźmy. Wszystko wyjaśnię. Okej. Okay. I... ukończ grę nikogo nie zabijając. Ostatni znany ci członek rodziny. Ukończ całą misję i nie daj się wykryć. Dobra, mamy. Jest! Pierwsza misja jako duch. Zajebiście. Jak mówię, przynajmniej w ostatniej misji się to udało. Ale czekajcie. Pokaż mi te podstawowe achievementy. Co to się odblokowało? Ukończ całą misję nie dając się zauważyć. Ukończ grę jako Emily. Ukończ grę nikogo nie zabijając. Największy dar. Ostatni znany ci członek rodziny został uratowany. Okej, okay, dobra. Spoko. Zobaczmy teraz, jak tam znajdźki. Okej, okay, jeden jedyny plan był do znalezienia, to znalazłem, ten mistrzowski plan. Wszystkie runy, wszystkie amulety, wszystkie obrazy, cały jeden. Monet. No, ponad połowę. Tak patrząc po wskaźniku, może to będzie około 58%. Co jest dalej? Przeszukano kajutę Megan. Delilah została na zawsze uwięziona w swoim obrazie, gdzie może rządzić wyimaginowanym światem. Odwiedzono komnatę cesarskiego obrońcy. Magia Delilah została przerwana, a Korwuat stanął uratowany. I zobaczmy, jakie... pewnie te najlepsze zakończenie się odblokowało. Ukończ grę z niskim poziomem chaosu, dokładnie. Ale zobaczmy, co takiego odmieniec powie... na temat właśnie tego, co się tu działo. Bo pamiętajcie, w poprzedniej części na koniec to odmieniec nam pokazywał to w pustce echa wydarzeń, co się działo po zakończeniu gry. Więc zobaczmy, co powie tu. Albo inaczej, zobaczymy, czy w ogóle powie, bo kto wie, może tym razem to nie odmieniec będzie to pokazywał. Znaczy wróć, może to będzie pokazane w pustce, ale to nie odmieniec będzie narratorem. Sprawdźmy. Tak człowiek o twarzy Duke'a zajął tron w Karnace, darząc nisko urodzonych szacunkiem, na jaki zasługują. Choć lud zaskoczyła ta nagła zmiana, nikt nie wątpił, że to szczęście. W Dunwall niczego nieświadoma Delilah przeniknęła do zrodzonego wyobraźni świata, gdzie spełniły się obietnice jej ojca, a poddani wielbili ją po wsze czasy, gdy przemierzała oceany z wielką flotą i odkrywała pustkowia Pandyzji. W prawdziwej stolicy Emily Sprawiedliwa, Emily Bystra, rządziła opływającym w bogactwa odbudowanym cesarstwem z Corvo Attalo u boku. Swego czasu Anton Sokołow rozkręcił tryby przemysłu, posyłając cesarstwo w nowy, postępowy wiek. Obcował na równi ze szlachtą, zbuntowanymi artystami i wielkimi wynalazcami, pijąc tyle, ile podsunął mu los. Opuścił Dunwall ostatni raz i ruszył ku północy w jeszcze jedną, ostateczną podróż do domu. Czemu te napisy czasami się nie zgadzają? Pewne rzeczy się nie zmienią, bez względu na chęci. Pytania bez odpowiedzi. Megan Foster zniknęła z tego świata, a Billy Merck wychynęła z jej cienia, chcąc odkryć siebie i szukając czegoś, co w końcu mogłaby nazwać prawdziwą rodziną. Napisy? Czy coś jeszcze? Napisy! Okej! Okay. Szkoda, że ten odcinek będzie taki krótki, no bo ma... samo to już ma ile? 20 minut tylko! To co? Kurde, aż szkoda, że tak to zakończyłem w takim... w trochę głupim momencie, no bo... no jakbym sobie odpuścił, no to już w tym odcinku chociaż te pół godziny by to miało. No, ale dobra. Lepsze 20 minut niż 5. Fajna nuta. Sharing grapes from Pulero when you were the only one. Dobra. Mogę to pominąć? Nie bardzo. Chyba nie.
Dobra, to ja się w takim razie z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy wy na kanale. A wam zostawiam napisy tej części gry. Nie planuję kolejnego podejścia jako korwo, choć nie powiem, trochę bym chciał. No ale wiadomo, nie zmieniłby się nic poza tym, że po prostu bawiłbym się w zabijanie. Znaczy, do tego, do pierwszej misji bym jeszcze ogłuszał, no ale potem kogo bym mógł, to bym zabijał, no bo wiadomo, dwie, od razu cztery runy bym wydał w rozpad pośmiertny i bym tylko leciał do przodu. Ale nie powiem, jestem ciekaw niektórych rzeczy, które dałoby się z tymi mocami od Emily tworzyć. Ale właśnie to jest to, bo na przykład mamy ten rozkład pośmiertny, nie? Ale alternatywa jest pozytywna. Bo na przykład, jakbyśmy chcieli na przykład jako korwo usuwać ciała, no to może w teorii rozwinąć to przyzywanie szczurów i one będą wpieprzały. Wpieprzać ciało. Ale jednak wydaje mi się, że rozpad jest bardziej może nie adekwatną, bo to jest źle powiedziane, ale no jest lepszą opcją po prostu. Bo się podbucha w grę, tak pozbywamy się każdego ciała, do którego śmierci doprowadziliśmy, a które chociaż ginie w pobliżu nas. No a potem już tylko tyle do przodu. Bo to jest też właśnie tyle ciekawe. Bo wysoki chaos polega nie tylko na tym, że zabijamy, ale że zabijamy i zostają ciała, którymi w pojedynce pożywiają się szczury, potem są płaczki itd. itd. Ale w tej części krwiogzy muszą składać jaja w tych martwych ciałach, ale skoro my wtedy te ciała dosłownie no w proch usuwamy, no to nie mają gdzie składać jaj, więc chaos i tak będzie niski. Więc to jest ta osobna kwestia, nie? Że jeśli chce się zagrać na wysokim chaosie, to trzeba dosłownie na Rambo się wpieprzać w każdą akcję. Można się skradać i można zabijać cele, ale nie można wziąć rozpadu pośmiertnego, bo ciała muszą zostawać, żeby to zabijanie podwyższało chaos. Bo tak naprawdę... Znaczy dobra, no, jeśli chodzi o kluczowe cele, no to tam niektóre te... Coś tam mogło, wiadomo, to, że Hypatia przeżyła, to się użyliśmy tego antyserum i pozbyliśmy się z Mory Korony, tego jej alter ego, powiedzmy, czy tam tego rozdwojenia jaźni. No to pozbyliśmy się ponurego Alexa, przez co Hypatia mogła pracować dalej i pomagać ludziom. To samo ze Stiltonem. Stilton nie został spaczony przez wejrzenie w pustkę, czy tam jego umysł po prostu nie został zniszczony. No i mógł dalej żyć i pomagać ludziom. Gdybyśmy go zabili i jego i Hypatię, to wiecie, co by się zmieniło w karnace? Nic. Kolejne targety. Paolo i Bern. Co by się zmieniło, gdybyśmy ich zabili? Nic. Znaczy ogólnie też, znaczy ogólnie jakby, jak ich na banicję wysłamy, też się niewiele zmienia. No poza tym, że po prostu no tam tych dwóch typiarzy, co tam, wiecie, wysłamy dwóch za dwóch. Tam się mogą jakoś dogadać ze sobą, no ale wiadomo, no, jak się usuwamy z jednej strony Paola, z drugiej Berna, no to... No, tak czy siak, w jeden czy drugi sposób, no jest po prostu rozpierdol w szeregach, no i po prostu przestają walczyć, bo nie ma kto dowodzić. Przez jakiś czas, potem ktoś się znajdzie i zaś jest walka, nie? Dobra. Teraz po kolei dalej. Jindosh. No, to w teorii jak zabijemy Jindosha, no to w sumie jest to samo, jakbyśmy wyczyścili mózg. Bo i w jednej i w drugiej sytuacji modów nie rozwinie, a no sam też przestaje być zagrożeniem. Po Jindoshu Jana jak zabijemy, to też chyba się z takim w sumie dostanie. Duke. Szczerze, jak zabijemy Duke'a, no to ten jego dublet chyba i tak może przejąć wtedy ten, nie? I tak może przejąć władzę.
rozumiem. Nie, no ciężko mi teraz tak na szybko podać jakieś te... jakieś akcje, które sprawiłyby, że że ogłuszenie tych głównych celów, a zabicie ich poza Stiltonem i Hypatią, które mają jakiś większy wpływ na to, co się faktycznie dzieje w Karnace. No bo w przypadku Delilah, no to czy ją uwięzimy w obrazie, czy ją zabijemy, no to jest też bez różnicy. Ona przestaje być zagrożeniem dla cesarstwa, jedyne co jest różnicą, no to fakt, że ona po prostu staje się ten, nie? Słuchałem teraz muzyczkę. To w jednej wersji ona jakby spełnia swoje marzenie w jakimś stopniu o władaniu krajem. Już ten kraj nie jest, no wiadomo, prawdziwy, no bo praktycznie sama się więzi w swoim obrazie, nie? No to jest to, no bo wiadomo, w jedynce jakoś lepiej, łatwiej to przychodzi, bo w jedynce jak zabijamy kolejne cele, pozbywamy się tych ziomków od regenta, ale wtedy wiadomo, trwa przewrót i tak dalej, no to... W momencie, w którym zostają oni zabici, no to regent coraz bardziej sra w gacie, coraz bardziej podnosi się chaos, sypi rozpierdol dzieje się na ulicach, no i nam jest poniekąd trudniej dostać się do kolejnych celów, to jest raz, a dwa... No ogólnie jest ciężej grać, ale to też jest uzasadnione poniekąd fabularnie. No ale w dwójce? W Karnace, no poza oczywiście tym, że jest więcej krwiogów w ogóle na ulicach, no to... Nie wiem w sumie, co bym mogło dodać. Gdybym nie rozpadł, gdybym ciało oczywiście nie zmieniał w proch z pomocą rozpadu pośmiertnego. Nie wiem. Ale w ogóle to miałem was zostawić, a zacząłem gadać i gadam już tak od 7 minut. Dobra. To już teraz tak na poważnie. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Być może w kolejnej części zagrajmy w Dishonored. Tym razem z tego, co już zdążyłem się zobaczyć, związanej właśnie z Billy Lark. Więc może być interesujące. Ale to dopiero w pierwszym odcinku z tej gry. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!